Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. W końcu przychodzę, już wydobrzałam. Dzisiejszy odcinek będzie w związku z tym, że zbliżają się święta, więc chciałabym Wam przedstawić takie top 5 przepięknych zapachów, które są najczęściej kupowane i na pewno trafione na święta, więc zostańcie ze mną koniecznie. Was bardzo serdecznie. Tak jak powiedziałam w intro, dzisiejszy odcinek będzie taki świąteczny, no i związany właśnie z top 5 takich najbardziej popularnych perfum, które są kupowane, a do świąt zostało tylko jeden tydzień, więc może zainspiruje kogoś, a może ktoś nie będzie wiedział, co kupić, no i będzie to taką właśnie podpowiedzią i inspiracją. Tych, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, serdecznie Was zapraszam, żebyście włączyły tą subskrypcję i były na bieżąco z moimi odcinkami. No i oczywiście komentujcie, bardzo serdecznie pozdrawiam tych, którzy zawsze zostawiają te komentarze, i zalajkujcie koniecznie, bo wtedy film też jest bardziej emitowany tu na YouTubie. No i przystąpmy do naszego top 5. Chyba nie zadziwi, że wśród tych top 5, wśród tych najbardziej popularnych zapachów, które są najczęściej kupowane i to, co ja zauważyłam w moim sklepie właśnie, więc nikogo jakby tu nie zdziwi perfumy, które tutaj wymienię. No i na pierwszym miejscu oczywiście będzie Coco Mademoiselle, słuchajcie, Chanel, Canterbury, rekordy popularności. Oczywiście tu wahałam się między number 5 a Coco Mademoiselle, ale jednak Coco Mademoiselle jest najczęściej kupowanym zapachem. Właśnie ta piękna, piękny jakby połączenie mandarynki, jaśminu, ale także róży tureckiej, i z takim troszeczkę yang-yang i waniliowym woalu. Ona zawsze znajdzie wielu zwolenników. Ja wiem, że ja proponując tutaj w filmie najbardziej poszukiwane perfumy Chanel, najbardziej popularne, zwróciłyście uwagę nawet, że głównie to mężczyźni wybierają dla nas, właśnie dla kobiet, Coco Mademoiselle. Im się kojarzy to właśnie z taką elegancją, kobiecością, na pewno trafionymi perfumami. No i tak jest, ale ja Wam powiem, że dużo kobiet jednak idzie w kierunku, zwłaszcza takich klasycznych zapachów, bardzo inspirujących i bardzo kobiecych, i wybiera ten zapach. No i cóż, być może jest tak, że mężczyźni głównie wybierają ten zapach dla nas, ale my podświadomie też go wybieramy, i ja widzę, że zwłaszcza kobiety tak po 30 chętnie sięgają po ten zapach i go chcą. A jest czego wybrać, jest woda toaletowa, perfumowana, są też szkłady, słuchajcie, no i body lotion oczywiście, także czemu? Tym zapachem i też nikogo to nie zdziwi jest, ja uwielbiam La Vie Belle, a tutaj Lancome. Słuchajcie, ja sobie wyczytałam, że nad tą wersją pracowano 3 lata, zatwierdzono dopiero po 5000 jakichś ujęć tego zapachu. Jest to zapach gourmand, czyli taki właśnie bardzo bym powiedziała łączący zmysły tutaj, kojarzący nam się z jedzeniem, a więc taki słodki. A no i on taki jest, ale powiem Wam, że oczywiście stoi za tymi perfumami rodzina Paul, znowu Dominique Rupion, Anna Filippo. I to jest zapach takiej radości, dlatego pewnie kojarzy nam się też ta radość ze świętami. Oczywiście, no wiadomo, na świecie znowu nowa wersja tutaj koronawirusa, więc zobaczymy, co będzie dalej. Trochę mnie to przygnębia, ale oczywiście piękne nuty irisa. Irisa, słuchajcie, czarnej porzeczki. Jest też tu piękny kwiat pomarańczego, bardzo lubię w tym ujęciu, i wanilii. Ja mam tu wersję Eclat, słuchajcie, ona jest troszeczkę inna, ale ona nadal mi przypomina właśnie tą niesamowitą, bardzo kobiecą, bardzo radosną, przepiękny flakon. I ja Wam powiem, bardzo dużo osób kupuje dla siebie, kupuje dla swoich znajomych, dla kobiet z rodziny też, no i oczywiście mężczyźni chętnie wybierają, bo jest to przepiękna edycja dla każdej z nas, także ja uważam, że są takie perfumy ponadczasowe i one chyba będą co roku klasyfikowane bardzo, bardzo wysoko. Tym tutaj zapachem też nikogo nie zdziwi, ja nie mam wersji tej klasycznej, ja mam tutaj Neon, ale mi chodzi o
jakby wzmiankę tutaj w tym rankingu właśnie perfum YSL Opium, tych klasycznych, tych takich dynamicznych, ale też takich mysterious, bardzo bym powiedziała, rock'n'rollowych i takich drapieżnych, a jednocześnie takiej kwintesencji też feminizmu i kobiecości, ale takiej też drapieżności bym powiedziała. Oczywiście z 2014 roku, przepraszam, z paczulą, wanilią, jaśminem, tym takim fajnym kawowym akcentem. No i oczywiście znowu jest pieprz i kwiat pomarańczy, on się wszędzie jakby przewija, więc to jest taka nuta, która przyciąga a tutaj jakby otoczenie i chętnie wybieramy takie perfumy. Słuchajcie, one są dostępne też w takich pięknych zestawach. Ja widziałam na przykład z miniaturą pomadki i z miniaturą właśnie tych perfum w bardzo dobrej cenie, więc jest na co polować. Naprawdę są to przepiękne, dynamiczne, tak jak powiedziałam, i takie mistyczne trochę, ale i drapieżne z pazurem perfumy, które są cały czas polecane i kupowane właśnie tu na prezent. Następną propozycją, słuchajcie, będzie to, co ja zauważyłam w moim sklepie i ogólnie, jeżeli szukacie takich niszowych zapachów, niszowych perfum, to Erin z kolekcji Amber Musk. Ja tu dałam takie wprowadzenie właśnie w tą kolekcję, pewnie pokażę Wam więcej tych perfum, jeżeli chcecie. To jest zapach, który bije rekordy popularności. On jest wszędzie wokół, widziałam w pewnych gazetach tu w UK. On jest dostępny tylko, powiem Wam, w specjalnych butikach, tutaj w Selfridges, Harrodsie, Tleniku i oczywiście w butikach w Ameryce, z tego co ja wiem. I słuchajcie, to jest niezwykły zapach z taką wodą właśnie kokosową, ale jednocześnie wzmocniony tutaj piżmem i bursztynową taką esencją. Bardzo mocny, taki bym powiedziała otulający, piękny na takie właśnie przejściowe albo bardzo zimne zimne pory roku, słuchajcie, naprawdę on jest wszędzie sold out, jest bardzo popularny, ja sprzedaję go w bardzo dużej ilości i powiem Wam, że sama jestem bardzo do niego przywiązana, przepiękna edycja, jeżeli szukacie bardziej takich niszowych, troszeczkę innych i chcecie też stworzyć jakby tak personalizowany zapach, bo te zapachy można lajerować, także gorąco Wam polecam. Coś niezwykłego, to jest słuchajcie, chyba 50, tak, bo ta setka jest troszeczkę większa, ale przepiękna właśnie kolekcja tutaj z taką kwintesencją, takim kamieniem. Każde perfumy mają inny kolor tego kamienia, także gorąco Wam polecam i on naprawdę jest kupowany przez kobiety, dla kobiet, ale także przez propozycją. Ja tu nie omieszkałabym wspomnieć Baccarat Rouge 540, ale w związku z tym, że ja jej nie mam, jednak jej nie kupiłam. Dla mnie te perfumy są trochę za drogie, ale na pewno w końcu się skuszę, jeśli będą w dobrej cenie. Więc to są perfumy, o które ludzie pytają. One teraz mają tę swoją sławę, te swoje 5 minut. Ja myślę, że to jest rok w ogóle Baccarat Rouge, bo wszyscy pytają, wszystkie influencerki, blogerki. No ale oczywiście część szuka zamiennika, gdyż te perfumy tutaj akurat w Londynie odchodzi się, znaczy one są nadal niszowe, ale niektóre sklepy jakby wychodzą z założenia, że nie prowadzą kurkudzian w swojej ofercie, a szkoda, bo ja uważam, że warto mieć, zwłaszcza w takich sklepach, gdzie proponuje się niszowe perfumy, właśnie coś takiego. No ale być może jest to związane też z rynkiem, że tutaj dystrybutor tych perfum po prostu chce być tylko w pewnych sklepach, nie wszędzie. Ale ja proponuję Wam Red Temptation, to jest tani zamiennik z Zary. Słuchajcie, dla mnie ten zapach, ja wiem, że jak umieściłam, tutaj jest taki odcinek, serdecznie Was zapraszam, porównuję Baccarat Rouge 540 do Zary Red Temptation, która jest bardzo ciężko dostępna, ja mam w tej wielkiej butli. Słuchajcie, ja sprawdziłam wielokrotnie na sobie i naprawdę powiem Wam, dla osób przechodzących, myślą, że to jest Baccarat Rouge. Ja wiem, że tamten jest bardziej taki elegancki, powiedziała, jest taki mistyczny i naprawdę ciężki do podrobienia, bo on jest taki ewoluujący i nie płaski, tak jak na przykład tu Zara, ale naprawdę powiem Wam, że ten dobór tu tych składników, jest tu Evernyl, czyli taka specjalna żywica, rzeczywiście ona jest taka skórzana, fajna
ujmująca, bardzo charakterystyczna, jest bardzo dobrze tu odtworzona moim zdaniem. No i oczywiście bursztyn i tutaj kwiat pomarańczy. Także jeżeli nie chcecie wydać dużo, a czasem nie macie dostępu do róż bakara, to polecam właśnie taki tani zamiennik, ale słuchajcie, naprawdę, naprawdę ja Wam powiem, może dla takich wykwintnych koneserów one rozpoznają, ale ja wąchałam na kilku osobach, wąchałam na sobie i widziałam, jak reaguje otoczenie. Ten zapach jest bardzo, bardzo dobrze przetworzony i on się trzymał mnie wspaniale i rzeczywiście jest takim 85% świetnym zamiennikiem właśnie dla róż bakara. A róż bakara jest jednym z najbardziej kupowanych i zmienianych tutaj zapachów właśnie na świętach. No a dzisiaj tyle. Przedstawiam Wam wszystkie takie 5 zapachów, które ja uważam, że naprawdę się sprzedają i wszyscy mnie pytają i ludzie kupują. Może zainspiruję Was właśnie na prezenty, a może dla samych siebie. Mam nadzieję, że świetnie się ze mną bawiliście, bo myślę, że mężczyźni też tu mnie oglądają i serdecznie zapraszam, tak jak powiedziałam, do subskrypcji, do rozwijania mojego kanału i do kolejnego odcinka. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić lajka i koniecznie skomentujcie, co Wy planujecie kupić albo czego się spodziewacie właśnie pod choinkę. I serdecznie zapraszam Was też do oglądania starszych odcinków tutaj na Black Friday, które też są pełne pomysłów. Do zobaczenia, pa, pa!